Ta informacja zszokowała niejednego kibica. Klaudia Świstek zdecydowała się zakończyć swoją dotychczasową przygodę z poznańskim Enea Energetykiem. Po 4 latach spędzonych w Poznaniu kapitan energetyczek poszuka nowych wyzwań. Czułam, że jako zawodniczka, jakbym została kolejny sezon w jednym klubie, gdzieś tam przy jednym trenerze, mogłabym się po prostu nie rozwinąć, więc poczułam tak intuicyjnie, że chyba potrzebuję zmian, czegoś nowego, innego bodźca, żeby po prostu być coraz lepsza i żeby może po prostu ktoś inny zobaczył inne rzeczy do poprawy, czy nawet zmianę otoczenia, żeby na mnie dobrze wpłynęło. Tegoroczne rozgrywki były dla klubu szczególnie udane. Przed sezonem trener Marcin Patyk zapowiadał walkę o play-offy, a ostatecznie po wygranej serii z Sampajdą Jarosław siatkarki z Poznania wywalczyły brązowe krążki. Fajnie skończyć po prostu ligę zwycięstwem i to jest mega fajne uczucie. I przede wszystkim, no tak, no łzy były straszne, bo jak doszło to do mnie, że no to już jest ostatni mecz w tych barwach. Oczywiście nie mówię, że tutaj nie wrócę, ale chodzi, że w tym sezonie już mnie tutaj nie będzie, no to... Jakby no łezki poleciały, bo tak jak mówiłam, jest mi tutaj dobrze. Enea Energetyk Poznań występuje w pierwszej lidze od 2017 roku i to właśnie wtedy do klubu dołączyła Klaudia Świstek. Przez 4 lata przyjmująca sięgnęła z drużyną po 2 brązowe medale, choć najcieplej wspomina debiutancki sezon, w którym energetyczki uplasowały się na 4. lokacie. Najlepszy sezon i najlepsze w ogóle w takim drużynie, w której się jakby najlepiej czułam i było tak naprawdę super, to uważam, że to jest ten pierwszy sezon, bo tak naprawdę... Wtedy my jako Beniaminek występujący w pierwszej lidze, nikt jakby na nas nie stawiał, my tam okej, awansowaliśmy do play-offu, zajęliśmy 4. miejsce, ale naprawdę jeżeli chodzi o jakiś tam swój rozwój, jakiś taki poziom, to uważam, że wtedy zrobiłam największy postęp. Zawsze uśmiechniętej Klaudii Świstek życzymy, by w kolejnych latach spełniała swoje sportowe marzenia. Kto wie, być może kiedyś losy przyjmującej i energetyka znów się skrzyżują.